Witajcie moi kochani! Jak widzicie, już przygotowane wszystko. No i wylałam wczoraj jeszcze po południu troszeczkę wokół tej studni. Także dzisiaj będę kontynuować. Wczoraj po tym wylaniu, jakąś godzinkę później, zaczął padać deszcz bardzo mocny. Właściwie burza się zerwała z piorunami. Trwała ona około godziny, myślę, nie więcej, i ustała. Ale lała na ten świeży beton. I właśnie chcę zobaczyć, jak on się zachowuje teraz. No, jest ok. O, pardon. Ziemia mokra. Aż jak to glina, ale jest ok. Dobra. Tu nie będę tańczyć, bo nie mam z przestrzeni, ale dopiero jak wyłożę, wszystko będzie dobrze. Thank you.
tak, co ja chciałam zrobić. Ponieważ to już jest wszystko mocno zasklepione, to ja sobie te poprzekładam w inne miejsca, żeby jeszcze wzmocnić. Gdzie? I zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. A wtedy będzie mocniej po prostu, lepiej. Jest jakiś kamień, ziemia, ale dobrze, trzyma się. Te tutaj oczywiście burza położyła, ale nie szkodzi. Damy radę. To na razie tyle, później będzie można przełożyć. Dobra, na razie musi wystarczyć.
tu jak widać poziomy się różnią. Tu jest dużo niżej niż taras. I będę musiała zrobić schody takie tarasowe, jak te uprawy tarasowe w górach. One nie będą idealne, ale będą po prostu, będą podnosić poziom, tak żeby później to ostatnie było już na jednym poziomie z tarasem, dlatego że potem tam będzie też ciągnięte na tym samym poziomie. Także to może nawet ciekawie wyjść. No, także to będzie schodek, tak jak ta rura. Ta rura wyznacza mi po prostu tą granicę. Zobaczymy, jak to będzie. Jak widać, wciąż muszę swoje plany weryfikować. Także na bieżąco one się same tworzą, te moje kawałki tej wylewki. One po prostu mają być, jakie mają być. I ja nawet wcześniej, zanim nie zacznę ich robić, nawet nie wiem do końca, jak to ma być. Także cieszę się, że ciągle mam jakieś niespodzianki. Bardzo mi się to podoba. Także będzie schodek jeden, a tu będzie drugi. I jeszcze tam podniosę też, żeby to ładnie mi się zgrało. To może być naprawdę fajne. Zobaczymy. Widzicie, też jedna prawda jest taka w tym moim kreowaniu, że ja jestem sama i nie mam tutaj męża jakiegoś, który by miał coś w tym do powiedzenia i by powiedział, nie, mi się to nie podoba, ma być inaczej. I to jest właśnie kłopot w związkach, że jedno chce tak, drugie chce tak, a zawsze tak jest, albo w większości przypadków, że no, każdy ma inny gust, inne wizje na temat wszystkiego, inną wyobraźnię i po prostu trudno się potem zgodzić. No ja mam wizję, coś się dzieje, mam taki pomysł i ja go wcielam w życie i mi nikt tutaj nie przyjdzie i nie powie, nie, tego nie rób, tylko rób inaczej. I to jest właśnie taka moja wolność dodatkowo, poza tym, co mam w środku, wewnątrz swoją wolność, ale myślę, że wewnętrzna wolność właśnie powoduje zewnętrzną wolność. Jest to na zewnątrz, jest to po prostu obraz tego, co jest w środku, w człowieku. No ja jestem w środku wolna, ja nie pozwolę, żeby ktoś mi coś narzucał. Czy to będzie mąż, czy to będzie, nie wiem, rząd, czy to będzie ktokolwiek inny. I tyle. Po prostu nie. Ja robię to, co robię z własnej woli. I nieprzymuszonej. Nie da się mnie przymusić ani zmanipulować już do niczego. Więc zobaczcie, robię sobie rzeczy inne, inaczej niż wszyscy i po prostu i się cieszę z tego. I nikt mi nie może powiedzieć brzydko, źle, jakoś tam nie podoba mi się, zrób inaczej. I nie ma z tego tytułu żadnych problemów. To jest naprawdę wielki komfort w życiu. Okej, dajmy temu schodkowi się urodzić. Sama jestem ciekawa, jak on mi wyjdzie. Thank you.
muszę zrobić schodek także z tamtej strony, dlatego że muszę też popatrzeć na to, żeby woda mi nie spływała tam do tej dziury, bo fakt, że ja zrobię tam bardzo fajne, takie fajne przykrycie i tak dalej, postaram się je zrobić hermetycznie, ale mimo wszystko poziom i ten poziom tutaj, to po prostu by się nie zgadzały, więc muszę zrobić taki schodek tam, zważywszy na to, że tam musi być miejsce na wiadro, tak żeby wiadro, że tak powiem, nie stało na schodku, tylko na płaskim. Także no tak troszkę będzie tutaj rzeźbienia, co daje mi dużą przyjemność, muszę przyznać. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Schodki oczywiście nie będą kanciaste, będą łagodne, bo to przecież, co to za różnica, a ja tak wszystko mam tutaj raczej nie kanciaste, więc nawet będzie bardziej pasować. No i myślę właśnie, jak to kółko będę musiała zabezpieczyć również, zbudować taką barierkę dookoła, tak jak ta stara studnia, po prostu te koło było. I zobaczymy, jak to będzie, bo wtedy woda tam faktycznie nie będzie spływać, tylko na zewnątrz. No przynajmniej nie z całości, tak? No bo tutaj jak będą schody, no to wiadomo, że woda będzie płynąć w tą stronę. No więc tutaj trochę główkuję w międzyczasie, dlatego tak siedzę dzisiaj cicho, milczę, bo ciągle mój umysł pracuje, jak rozwiązać to, żeby tam ta woda mi nie leciała, bo tam na dole jest ziemia, oczywiście nie ma problemu i będzie sobie tam wsiąkać, nawet jeżeli by tam ileś naleciało, ale po prostu nie chcę, żeby mi tam woda leciała, bo tam jest elektryczny sprzęt, pompa elektryczna i tak dalej, to wiadomo, nie? No to zabieram się za następne mieszanie.
kochani moi, następny fraktal zrobiony, właściwie więcej niż jeden, ale naprawdę sprawiło mi to przyjemność robienie tego, rzeźbienie tych tutaj różnych uskoków, ale tak naprawdę podoba mi się kształt. Po prostu jest inny, jest nietypowy. I tak sobie robiąc to myślałam, gdybym to zleciła jakiemuś fachowcowi, nigdy w życiu mi czegoś takiego by nie zrobił. On by zrobił coś, co jest w jakimś standardzie, w jakichś normach, a to jest poza normami. Nie wpadłby na coś takiego, nawet by się nie podjął, gdybym mu powiedziała, że ma tak robić jak ja. Więc wiecie co, kreatywność jest kluczem do własnego zadowolenia z życia. Dlatego, że jeżeli sami sobie coś zrobimy, nawet jeżeli coś tam będzie niedoskonałe, coś będzie nie takie idealne, to i tak będzie to tak dokładnie zrobione, jak my chcemy. To będzie nasze i będziemy to lubić. To samo dotyczy właśnie mieszkań, jak sobie dekorujemy sami mieszkania. To one są takie, jak my lubimy. Natomiast jak zamówimy dekoratora albo zamówimy kogoś, kto nam to będzie robił, to on to zrobi swoimi sposobami, swoim umysłem, swoimi ograniczeniami. Każdy z nas ma jakieś ograniczenia i na pewno lepiej się czujemy we własnej skórze, we własnym stworzeniu. Wiatr się zerwał, nie wiem, czy mnie słyszycie. W każdym razie, na razie do następnego fraktala, który już zacznę z tej strony budynku. Na razie, kochani, pa!